Bóg nie ma władzy nad tą ziemią. Okłamano was. Powiedziano wam, mi też, że Bóg rządzi wszystkim, bo On to stworzył. Ja wiem, że jest wszechmogący, ja to rozumiem. Ja rozumiem, że On wszystko stworzył. Ja to absolutnie rozumiem. Ale On w ogrodzie Eden dał ziemię Adamowi i Ewie i powiedział, zarządzaj. Zarządzaj. Ziemia została dana w dzierżawę ludziom. I dlatego później wszedł jako kto na ziemię? Jako człowiek, Jezus Chrystus. Przecież On jest Bogiem, prawda? To nie mógłby sobie tego przymierza wypstrykać palcami? Dlaczego musiał zejść jako człowiek? Dlaczego musiał zostać przybity do krzyża? Po co? Bo tylko człowiek może ogarniać rzeczywistość na ziemi. I dlatego Jezus powiedział do uczniów, wy idźcie i wy uzdrawiajcie, a nie Bóg w chmurze. I wiecie, dlaczego są choroby? Bo jest zaniedbanie ze strony twojej, twoich rodziców, rodziców, rodziców. Biblia się kurzy. Nic z tym człowiek nie robi, więc Bóg nie może działać, chociaż cię kocha, chociaż chce. To Bóg nie zadziała poza nie tylko twoją wolną wolą. On po prostu nie działa na ziemi samoistnie. Działa przez sny, wizje, przez zmianę perspektywy widzenia w tobie. Dlatego rzeczy będą się działy progresywnie w miarę twojej wiary, w miarę wzrostu twojej wiary. Niech jej się poukłada. Niech te dary, które są w niej od dzieciństwa, niech będą uwypuklone. Ta intuicja i ten proroczy dar widzenia różnych rzeczy. Niech będzie uwypuklony, niech sny i wizje będą jej towarzyszyły. Na mocy imienia Jezus, niech zejdzie namaszczenie świętego teraz. Więcej, 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 więcej.